No i nastąpiła stagnacja. Nic nie wpada. Doszedłem tutaj pod kościół pod wezwaniem świętego Franciszka. Do tego kościoła witraże projektował Stanisław Wyspiański. Zmarły w 1907 roku. Katarzyna, jak to jest źle, to wytniesz. W tym samym, ciekawe, zmarł dr Henryk Jordan, który tam mieszkał przy ulicy Wiślnej 5. No i urodził się pradziadek Zmijewski. No i w tym samym roku zmarł dziadek mojego pradziadka, Antoni Zmijewski. No i w tym samym roku siostra mojego pradziadka, Małgorzata Zmijewianka, wyszła za mąż za kowala Grzankę z przewodu. O! Jeden rok, tyle faktów. No cóż. Siedzimy, czekamy. No kurczę, już tak dobrze było. Ale nogi, powiem, nogi robią wysiadkę. Znowu bolą, takie sztywne się robią. Brakuje tego podparcia trochu. Laga by mi przeszkadzała, wiecie? Bo to trzeba... No nie wiem, czułbym się taki obładowany. Ten plecak. No i trzeba to jedzenie wydawać. Tą laskę trzeba tam oprzeć gdzieś o ścianę. No takie. Nie, bo nie każdy też zrozumie, że... Ale jak to? Niepełnosprawny? A chodzi pieszo i jedzenie roznosi? To jest ciekawe, że niektóre osoby to takie jakby nie wiedzą, że może być... Że życie pisze różne scenariusze i że mogą w życiu zdarzyć się sytuacje nietypowe. I że nie każdy tak ma, że... Nie wiem, dom, mieszkanie, rodzice, stabilizacja. I to nie znaczy od razu, że on jest jakiś, na przykład, nie wiem, że jest nieporadny, albo że jest jakimś nałogowcem, ma problemy czy z narkotykami, czy z alkoholem, czy nie wiem, czy z hazardem. No nie, no różnie jest, no Boże kochany, no. Ja jestem człowiekiem, który wie, czego chce i od lat do tego dążę. A że w międzyczasie zrobiło się, jak się zrobiło, no to co ja poradzę? Zresztą to piąłem swego, 4 lata temu, w 19 roku. Ale to, jak ktoś śledzi od początku nasze media społecznościowe, to było wzięte na ogromny kredyt gotówkowy, bo banki nie chcą dawać kredytów hipotecznych na takie nieruchomości, jakie my chcemy kupić. Bo to też wielu ludziom się... Coś, co ktoś nazwie ruderą, ja nazwę domem. A on to nazwie ruderą tylko dlatego, bo na przykład, bo jest stare, bo jest drewniane, bo powiedzmy trzeba gdzieniegdzie bale jakieś w ścianie wymienić, albo trzeba uzupełnić braki w tynku, albo nowy tynk od środka gliniany, na zewnątrz na przykład wapienny. O, szkoda gadać. Naprawdę, niektórym to z dobrobytu po prostu to odbija i nawet nie są świadomi tego, że ten dobrobyt mają. To jest ciekawe. Bardzo krótka pamięć. Niechby przypomnieć, co było za czasów naszych rodziców, dziadków, pradziadków. Przecież ten postęp cały czas jest obecny. To cały czas nie jest gorzej wbrew pozorom, ale jest no jednak lepiej. No, jak się wyrwaliśmy w 89 roku z tego sowieckiego jarzma, tak? Jak jest, tak jest, ale jednak do góry wszystko, nie? Coraz lepiej. Dobra, przerwało, bo dostałem zlecenie z... jak ta ulica? Z Brackiej na Dietla. A przerwało mi, bo mówiłem, że tutaj kiedyś dostałem w księża. Organizowali 1 czerwca jakieś takie dla dzieci konkursy. Już dokładnie nie pamiętam, co to było. I ja za mój rysunek dostałem 3 nagrodę. No, dostałem taką zabawkę. Bo to w 90 którymś roku to.
ale nie pamiętam dokładnie w którym. I tu jeszcze idę na Bracką. Jeszcze tylko dopowiem taką ciekawostkę, że kiedyś też miałem z Brackiej do sztabem i sobie zażartowałem, że na Brackiej nie padał deszcz, jak to śpiewał Turnał. I odbierał to zamówienie jakiś młody człowiek, nie znał tej piosenki. On nie znał tej piosenki Turnała, wiecie? Nie znał piosenki Turnała, nie zrozumiał żartu, aluzji takiej. No cóż, wszystko przemija. Ja za to nie znam zapewne tego, czego on tam teraz słucha. Dobra. O matko, chodzenie po tych schodach. I to jest to, co ja mówiłem, że kamienice tutaj w obrębie szeroko pojętego starego Krakowa, że tak to się wyrażę, zostały poprzerabiane na hotele. Właśnie miałem dostawę do takiego jednego, no i wracam z powrotem na rynek. Ta sama historia spotkała kamienicę przy Krakowskiej, z którą mieliśmy jedno podwórko. Mieliśmy tam kolegę takiego Piotrka, kolegowaliśmy się z nim, graliśmy w piłkę razem, miał siostrę i czasami kuzynka do niego przyjeżdżała, nie pamiętam. Zawsze tam, jak wychodził na to podwórko, to nas wołał. No i aż w końcu któregoś dnia przestał, bo nas już tam nie było. A w tej kamienicy, gdzie mieszkał, zgadnijcie co jest. Dobrze, hotel. W ogóle jak to w tych dwóch kamienicach było tylko, no wówczas, tylko tyle nas dzieci. Ja, mój brat, Piotr, ten Piotr z tej kamienicy obok i taka Agnieszka. No siostra jego, na starsza była od nas troszkę. Tak jakoś się złożyło. Dobra, wracamy na rynek. Co by łapać kolejne zamówienia. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Czekam. No niech coś wpadnie. Troszkę posiedziałem. No i kręcę się. W ogóle nie wiem o co chodzi, czy to on był jakiś ten człowiek naćpany, czy co. Mijałem jakiegoś gościa, który stał i warczał. Nie wiem o co chodzi. O kurczę, tam jaka piękna kamienica. Jakie ma... Brakuje mi słów, jakby kolumny takie. Tylko to nie są kolumny, tylko zdobienia w kształcie kolumn. I jeszcze zdobione zdobienia. Zobaczcie, tutaj róg Gołębiej i Wiślnej. Widzicie? No pięknie. Ja to ciekawe ile przewodnik jakiś by kosztował, bo bym chętnie posłuchał o tym. Pięknie. Co z tymi zleceniami? Mamy zlecenie z Maka na Floriańskiej. Trzeba zanieść kanapki na Zamenhofa. A tam jest z Wis. Vis-a-vis. Vis-a-vis. Niegdyś miejsce kultowe wśród niektórych, a czy dziś, no nie wiem. Kiedyś miejsce kultowe za czasów Piotra Skrzyneckiego. Na pewno. No i myślę, że po jego śmierci przez, a nawet i bez jakiś czas również. A czy teraz, to nie wiem. Wszystko się zmienia. Pantarej. Dostawa rzut beretem. No i dobrze.
mogłoby cały czas takie coś wpadać. A tu można kupić tytoń do fajek. Przechodziłem obok, do fajki. Tutaj z tej strony pokażę wam jeszcze mury średniowieczne. Elegancko. Boże kochane, robię wysiadkę, ile to godzin? O, wcale nie tak dużo. A dzisiaj jest więcej zleceń. Dlatego tak mnie nogi bolą. No i wczoraj też się nachodziłem. Rozlało się trochę coli. No i co w takiej sytuacji? W takiej sytuacji klient może to zgłosić przez aplikację. Czemu się rozlało? Czasami jest tak, że w maku nie domkną tego wieczka, no. Nie da się tego przenieść przecież, żeby to tam nie gibało się, prawda, na boki. To jest niemożliwe. Ojejku. Czekamy na następne zlecenie. O! Tu jest ten Feliks Radwański, o którym często wspominam. O, tutaj i tutaj jakieś tam króciutka jego biografia. Urodzony w 1756, zmarł w 1826. O, i tu też jest ta wzmianka, gdy w ramach porządkowania miasta przystąpiono do rozbiórki zrujnowanych średniowiecznych fortyfikacji, Feliks Radwański obronił przed zburzeniem najbardziej okazały ich fragment. No, i tak dalej, i tak dalej. Często wspominam, gdy jestem gdzieś w okolicy, czy nagrywam Bramę Floriańską, ten kawałek muru, no to właśnie o Feliksie Radwańskim. O, tam już drą japa jacyś mąciciele miru. No i koniec. Nie naładowałem powerbanka. Mam 66% baterii. Powerbank jest już rozładowany. System. Jak mi spadnie poziom baterii poniżej 20%, to system już nie będzie po prostu dawał mi nowych zleceń. Także mam 66% i tyle. Tam 50 parę złotych zarobione. Patrzcie, gołąb na mnie usiadł. Czego on ode mnie chce? W ogóle to jest chory. Coś ma nie tak, widzicie? Na oczach. Poleciał. Kiedyś wróbel też na mnie usiadł młody. Na moim bucie konkretnie. Była taki Janciowodnik z Franciszkiem Pieczką. Tam też taka scena na sam koniec, jak Jancio cofa czas. Jak ptaki na nim siadać zaczynają i wić gniazdo. Dobra, tylko mi swoimi łapskami kurtkę pobrudził. Ejku, no dobra, reasumując, ja tu jeszcze pobędę i poczekam, aż mi się co? Do tych 20% baterii. No przydałoby się trochę więcej zarobić. To jest bardzo mało. To jest nic. To jest kropla w morzu potrzeb. Żeby to tylko ten skuter mi naprawił. Ja nie wiem, no już. Żeby tylko ten skuter naprawił, no. No i żeby to drogi śniegiem nie zostały zasypane. To będzie już wszystko dobrze. Padło z Rajskiej. Idziemy na Rajską, a potem z towarem z Rajskiem na chyba Kochanowskiego, niedaleko, no. Coś tam wpadło, ale dzisiaj i tak już szału nie będzie, bo bateria, no cóż, dlatego
Dlatego nie wiem co dlatego. Już zmęczony się robię, nogi boją. Dostarczone. Tak jak mówiłem, ulica Jana Kochanowskiego. A bardzo ładna kamieniczka z XIX wieku, z samego jej końca, z numerem 26. Ojku. Nie jest, już nie daję rady, ale muszę. Muszę jeszcze, dopóki ta bateria trzyma, muszę. Jezusicku, muszę. Ciężko. Jakie piękne drzwi, zobaczcie. No mam nadzieję, o Jezu, ale jaka w ogóle klatka, jaka sień. Wspaniała. Wspaniała. Dobra, wracam z powrotem w okolice rynku głównego. I w ogóle same te kamienne tutaj pod balkonem, widzicie to? Te wszystkie zdobienia. A i te okna drewniane, zobaczcie, to nie są takie zwykłe okna. No. Piękne. Siadłem pod bagatelę. Tylko sobie siadłem. Chciałem odpocząć nieco. No ale wpadło z rynku na Karłowską czy coś tam. Autobus niech sobie przejedzie. Jak to jest? Bo tak, pieszy ma pierwszeństwo na pasach, ale nie przed tramwajem. A przed autobusem? Przed z komunikacji miejskiej? Nie wiem. Jak nie zapomnę, to sprawdzę. A jak zapomnę, to będę dalej żył w niewiedzy. O Jezusicku. Tutaj na Szewskiej przy plantach zaczepiła mnie starsza pani. Boże, siwa, taka mała, przygarbiona, czysta, wiecie. Nie jakaś brudna czy coś. No, o pieniądze. Nie wiem, ja nie mogę. Ze 100 lat prawie miała. Boże kochany, dlaczego to tak? Jest straszne. Straszne. Chociaż teraz tak myślę, sobie nie ma pewności, może jej się tak naprawdę dobrze powodzi, a sobie tylko tak, no tak sobie chodzi i dorabia. Nie wiem, znaczy ja nie szafuję to wyrokami. Tylko to czasami po prostu pozory mylą. Ale mimo wszystko jak nasz żal serce ścisnął, bo to jakoś do starszych ludzi to ja bym jakoś takie. Nie wiem jak to powiedzieć. Wyzwalają we mnie takie pozytywne emocje. O, ze względu chyba na moich pradziadków, dziadków, dlatego tak. No i zaczyna się. Nawigacja każe mi przejść tędy. Tą zamkniętą bramą. Z dostawą. Nie wiem dlaczego tak się dzieje. Ale to na skuterze też był podobny problem. Pamiętam raz potrafiła poprowadzić po drugiej stronie ekranu dźwiękoszczelnych. Gdzie później był problem z dojazdem do tego bloku. No bo nie było. To zupełnie od innej strony trzeba było iść. No i co teraz muszę? Nie wiem co muszę. Jeszcze tu pogrodzone jest. Pójdę tu i obejdę to po prostu, ale no ledwo łażę, a ta nawigacja jeszcze taki numer mi robi. Oj. Pół godziny minęło. Od mojego ostatniego zlecenia jest 17, się zbliża, parę minut przed 17. Jeszcze jakbym 3 wykonał te dostawy, to bym, jak to się nazywa, wyzwania.
to bym wypełnił po części wyzwanie i dostał spojrzenie. To bym, wytniesz to Katarzyna, to bym po części wykonał wyzwanie i miałbym dodatkowo 40 zł. A tu cisza. Siedzę na placu Wszystkich Świętych. No tam jest pomnik Józefa Dietla. Lekarza, prezydenta miasta Krakowa w XIX wieku. To dzięki właśnie jego, za jego przyczyną zasypano stare koryto Wisły, które kiedyś było głównym korytem, a po licznych powodziach rolę tę przejęła tak zwana zakazimierzanka, no jakoś tak. To, co teraz jest głównym, jedynym korytem Wisły, było kiedyś dopływem. A główne koryto to płynęło właśnie przez Dietla. Zostało ono zasypane, bo to już wtedy to był tylko taki śmierdzący ściek, wylęgarnia komarów i chorób. Zamulona strasznie, zasypano. Rzecz, no nie wiem ile jeszcze, trzy dostawy, żeby zrobić, no. Trzy dostawy. Jejku, i do domu. Czekamy, nie wiem, czy jeszcze będę się włączał i nagrywał, bo w sumie chyba sporo tego materiału jest. Katarzyna, jak coś to będziesz wycinać. Czekamy. Po trzech kwadransach dostałem ze Sfinksa w ręku na Felicjanek, tam koło Zwierzynieckiej. Oj, ale nie wiem jak to będzie, naprawdę nóg nie czuję, bolą mnie. Jak wykonam to zlecenie, tę dostawę, jeszcze będzie brakowało dwóch, co by z wyzwania cztery dyszki dostać. Kurna, no za czym? Postaram się. Co to moje staranie ma do tego, jak mam niecałe 40% baterii? Jakby te zlecenia wpadały jeden za drugim, to może bym, pewnie bym mi dał radę. Ale to zaraz bateria odmówi posłuszeństwa i po ptokach odmówi posłuszeństwa. No wyczerpię się po prostu i zleceń nie będę dostała. No i koniec na dziś. Nie udało się tych dwóch dostaw zrobić, co by spełnić część wyzwania. Glowo tak ma takie wyzwania, że życie można, nie można coś jeszcze więcej dostać. No niestety. Wracam do domu. Jutro 7:30 przyjeżdża człowiek po skuter. I mam nadzieję, że skuter zostanie naprawiony. Bo jeżeli nie, no to coraz gorzej, zamiast coraz lepiej się robi. Bo przecież ile osób może się pochwalić pracą, którą lubi. No to właśnie praca jest taka, jaką ja lubię. Tylko potrzebuję narzędzi do tej pracy, to znaczy skutera. Nie wiem, jeżeli ten skuter nie da się naprawić przez ten gaźnik, to trzeba, nie wiem. Nie wiem, czy my mamy jeszcze zdolność kredytową jakąś, czy co. Ale trzeba będzie sprawdzić to i kupić ewentualnie na raty, no bo co innego. A jak nie, no to jeszcze wezmę i wypożyczę, tylko no to po prostu trzeba będzie płacić za wynajem. Dobrze, to wszystko w dzisiejszym odcinku. Jeżeli chciałbyś mi w jakikolwiek sposób pomóc, to dajże suba. Zapraszam na nasz fanpage na Facebooku Krakowski Uśmiech, no oraz na TikToka. Tam jest więcej tak na bieżąco tego wszystkiego. Duch nie czuje. No, a jak to dam, jeżeli go do domu, z Bogiem moi ściery. Gołębiarski fach, gołąb na trawę niesie wiatr.